7 i 8 listopada na terenie powiatu mielickiego przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne o kryptonimie Listopad 2018. Podczas ćwiczeń ewakuowane zostało starostwo powiatowe oraz szkoły podstawowe w Mieliczu i Cieszkowie. Całe przedsięwzięcie wspólnie ze służbami zaplanowała szefowa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Konstancja Jezierska oraz wicestarosta Grzegorz Duda. W ćwiczeniach wzięło udział 10 policjantów, 20 strażaków PSP oraz 80 strażaków OSP. Dzisiaj przeprowadziliśmy na terenie miasta Milicza, a wczoraj jeszcze na terenie gminy Cieszków epizody praktyczne oraz aplikacyjne ćwiczenia pod kryptonimem Listopad 2018. Jest to ćwiczenie obronne, do którego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wytypowane zostały jednostki samorządu terytorialnego. Starostwo powiatowe w Miliczu, Urząd Miejski w Miliczu oraz gmina Milicz. Celem tego ćwiczenia jest sprawdzenie procedur związanych z zagrożeniem terrorystycznym, działanie służb mundurowych powiatowych, w tym powiatowych inspekcji i straży w tym zakresie oraz działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przewidzianym w czasie zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego i wojny. Sprawdzano m.in. jak działa stały dyżur w urzędach, jak reagują pracownicy i sieci informatyczne na zagrożenia cyberatakami. Przećwiczono praktycznie atak terrorystyczny w szkole w Cieszkowie, gdzie teoretyczny nożownik zaatakował uczniów oraz pracowników szkoły. Została przeprowadzona jedna z większych ewakuacji na terenie powiatu mielickiego. Ewakuowaliśmy dzisiaj szkołę podstawową numer 2, w której udział brało 1200 osób i przećwiczyliśmy praktycznie zagrożenie pożarem w budynku starostwa powiatowego, co właśnie miało miejsce teraz. Ćwiczenia, które były przeprowadzone na terenie powiatu mielickiego, miały na celu głównie za zadanie wyćwiczenie koordynacji wszystkich służb ratowniczych, które działają na terenie powiatu miejskiego, czyli policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Wczoraj w Cieszkowie mieliśmy symulowany atak napastnika, który uzbrojony w nóż biegał po szkole i
atakował dzieci. Przećwiczyliśmy sobie plan działania nas, policjantów, oraz policji, straży pożarnej na wypadek takiego działania. Ćwiczenia polegały na tym, że po otrzymaniu od dyrekcji szkoły informacji, że na teren szkoły wbiegł uzbrojony napastnik, udał się tam patrol policji, następnie udały się na kolejne patrole. Dokonaliśmy sprawdzenia terenu szkoły. Faktycznie na terenie szkoły stwierdziliśmy, że kilku uczniów zostało rannych. W trakcie tej penetracji szkoły zatrzymaliśmy uzbrojonego napastnika, został on obezwładniony, zatrzymany, doprowadzony do komendy policji, natomiast wszystkim dzieciom rannym została udzielona niezbędna pomoc medyczna. Oczywiście były to tylko ćwiczenia, ale tak jak powiedziałem, miały one na celu uzmysłowić nam wszystkim, głównie też uczniom i nauczycielom, że w każdej chwili takie zdarzenie może mieć miejsce, i ćwiczenia miały na celu skoordynowanie naszych działań służb ratowniczych, żeby w przypadku takiego zdarzenia, żebyśmy wiedzieli, co robić, jak robić, i żeby jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby takiego napastnika zatrzymać, a rannym pomóc.